Jak naprawdę wyglądają relacje Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego? Ewa Mindz zdradza nieznane kulisy i apeluje do aktora. Od półtora roku jesteśmy świadkami medialnej przepychanki między Joanną Opozdą, 35 litrów, i jej jeszcze mężem, Antkiem Królikowskim, 34 litry. Co ciekawe, małżonkowie rzadko mówią o sobie wzajemnie w mediach. Tym razem o ich relacji postanowiła opowiedzieć Ewa Mindz, 56 litrów, która przyjaźni się z aktorką. Antek powinien zachować się jak facet. Mówi nam projektantka. Joanna Opozda i Antek Królikowski od ponad roku toczą wojnę. Na chwilę przed narodzinami syna pary w lutym ubiegłego roku okazało się, że Antek układa sobie życie z prawniczką Izabelą, z którą zresztą jest do dziś. Asia została samotną matką, i to na niej spoczęło wychowanie i utrzymanie małego Vincenta, 17 miesięcy. Królikowski nie płaci bowiem alimentów, a sprawą zajęła się prokuratura. Antoni K. został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 roku do stycznia 2023 roku od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony, określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej 3 świadczeń miesięcznych, poinformowała prokuratura. Ewa Mindz apeluje do sumienia Antka Królikowskiego. To jednak nie wszystko, Antek nie widział syna od grudnia ubiegłego roku, dowiadujemy się. Jestem na tyle blisko z Asią, że znam prawdę od podszewki i możecie mi wierzyć, że to fantastyczna matka i kobieta. Powinnam pisać pan Antoni, nie znam osobiście człowieka, ale mam nadzieję, że się zreflektuje. Nie wiem, kto nim steruje, ale przegrywa na tym tylko dziecko i on. Dzieci z deficytem ojca, długa historia dla psychologa, napisała na Instagramie. Dziękuję za te słowa, skomentowała Opozda. Taka przyjaciółka to skarb.